zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, media amerykańskie nabrały kompletnie wody w usta, no i nikt nigdzie nie rozmawia o tych aktach styli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz. No te akta styli, no to o co to chodzi? No to wszystko się zaczęło z tym, że komuniści amerykańscy zaczęli rozsiewać takie plotki, że jest taśma ze złotym deszczem. No co to miał być ten złoty deszcz? No to miał być Trump w Moskwie, w hotelu, no i tam prostytutki miały z nim robić bara-bara, a później czy wcześniej po prostu na niego tam sikały, tak, tak że to, no to się spodobało bardzo wielu komunistom, lewacy po prostu klaskali, lewacy no mają pretensje do Trumpa, że on miał ten program telewizyjny, no, mis piękności tego rodzaju, czy tam mis nastolatek, że miał jedną, dwie, trzy żony i tak dalej, i tak dalej. No i komunistom, którzy sami nie są święci, bardzo im się to spodobało, żeby go w ten sposób zniszczyć i załatwić. No ale teraz dlaczego prasa i środki przekazu nie staną przed obywatelami i nie powiedzą przed wszystkimi Amerykanami, że przepraszamy, no bo to zawsze jest w ten sposób. Żurnaliści, dziennikarze zawsze biegają za wszystkimi firmami finansowymi, kompaniami technicznymi czy farmaceutycznymi i zawsze tam im walą ich kijem, krzyczą, żeby przeprosili. No a teraz cała te środki przekazu, wszystko to się zapadło. To był jeden wielki pic na wodę, jedno wielkie oszukaństwo. No i parę tygodni po tym, jak wszyscy już rozumieją, że to było sfabrykowane, kompletna cisza. Prasa, która powinna pilnować prawdy, zamieniła się po prostu w moskiewską prawdę. To jest jedno wielkie oszukaństwo. Firmy, no te wszystkie kompanie, środków masowego przekazu, no to zachowują się identycznie tak jak firmy chemiczne. Coś tam zrobią źle, coś się spali, coś wybuchnie, to zamykają się jakieś te medyczne tak samo. No i teraz środki przekazu, prasa, telewizja po prostu się zamknęły. No dlaczego? Dlatego, że wiedzą, że nic dobrego z tego by nie wyszło. Prawda, no to spowoduje to, że troszeczkę obsmaruje całą ich no, widok, można powiedzieć, czy obraz jakiejś takiej firmy. Do tego w sądach to wszystko może zapełnić się sprawami no, od wielu ludzi. Także, że firmy te przekazu zaprzeczają nieustannie, budują ściany naokoło tego, żeby tam się nikt nie przedostał, zwierają swoje szyki w każdym miejscu, no i walczą, no i atakują swoich krytyków, ktokolwiek ich krytykuje, oni po prostu atakują. To takie dwie rzeczy, które środki przekazu mają, a inne nie mają, no to jest to, że środki przekazu mogą przekazywać wiadomości na bieżąco, tak, oni po prostu mogą pompować nowe wiadomości, nie zwracając uwagi na stare, no i co to jest jeszcze najgorsze, że najgorsze jest to, że jak oni to pompują, no to jest coraz więcej kliknięć, te sprzedaż jest jeszcze większa, to dla nich to wszystko działa. Dla nich jest nie mówienie prawdy, no to w zasadzie to nie ma znaczenia i robią jeszcze na tym forsę. A jeszcze prasa udaje, że ma jakiś autorytet moralny i to jest to właśnie najgorsze, że oni wychodzą bardzo często z pozycji takiej wyższości moralnej.
ten kryzys, kryzys środków przekazu, no to w czym to się jest zakotwiczone? No to jest zakotwiczone w tej ogólnej misinformacji. Taki, kiedy jest kryzys, no to jest biznes. Jeżeli jest biznes, to jest forsa. Co z tą dezinformacją? No, żeby to wszystko się udało, no to trzeba znaleźć widownię taką, która uwierzy. No i tak właśnie jak było z Trumpem, z tym złotym showerem, prysznicem, no to ludzie uwierzyli. No i to było znalezienie jakiejś takiej przekonywującego argumentu. No później trzeba to rozesłać troszeczkę, żeby to się wśród ludzi jakoś tak rozwinęło, no a później przyciągnąć jakiegoś człowieka, któremu można wierzyć. No i właśnie to środki przekazu to wszystko zrobili. W tym z tym akta Steele, no to po prostu to jest taka sztanca, na którą się patrzy, właśnie to w ten sposób działo. Te anty-Trumpa walka, no to była budowana od tego, jak on zdecydował się startować na prezydenta. No i później to przez 5 lat to było pompowane. No żurnaliści nienawidzą. Żurnaliści, tak jak cały Hollywood, wszyscy aktorzy, to jest typowe lewactwo. Oni są hardkorowi lewacy. Robią ciężkie pieniądze na tym wszystkim, ale są komunistami. Ta taśma właśnie, no to od tego to się wszystko zaczęło. No i są aparatczycy demokratów, którzy konsultują, czy pomagają, czy wspomagali tych żurnalistów. No i tłumaczyli, że to tam był wywiad dziennikarski, że to wszystko się zgadza. No kiedy jakakolwiek inna kompania zrobiłaby taki błąd, no to firma farmaceutyczna, czy medyczna, czy samochodowa po prostu dostaje kopa w tyłek, no traci ciężkie pieniądze, tam później to się wszystko jakoś rozgrywa, a w dziennikarstwie no nic, akta po prostu doprowadziły do tego, że oni zarabiają te klikania, te reklamy i tak dalej, no to jest więcej po prostu forsy. Jakoś konsekwencje długoterminowe, no to jest to, że to się rozwadnia, to jest erozja zaufania do tych ludzi. No, najciekawsze jest to, że już wszystko jest, można teraz. Większość ludzi nie ma zaufania, mówi, że nawet kiedy jest prawda, no to mówią, że to jest fałszerstwo. No i to jest bardzo przykre. W Ameryce jest pierwsza poprawka do konstytucji, która w zasadzie mówi o wolności słowa. No i jest coś takiego, jak jest amerykańskie prawo o zniesławieniu. No, w zasadzie nie ma jak wygrać sprawy o zniesławienie. No bo jeżeli może to być bardzo szokujące dla Polaków, no ale to trzeba wykazać, że jest jakaś konspiracja do tego, że ktoś coś pisze, żeby kogoś tam zniszczyć. A jeżeli są jakieś nie za bardzo prawdziwe dane, nawet jeżeli są naciągane, ale nie fałszowane w celu wykończenia, no to jest ta literacka wizja, czy dziennikarska wizja. No i to nie jest zniesławienie. I to jest właśnie nieprawdopodobne, że te fałszywe reportaże mogą coś takiego zrobić. No, następna rzecz, która jest makabryczna ze wszystkimi dziennikarzami na świecie, no to jest to, że oni czują się jakoś tak namaszczeni, że to jest jakiś zawód wybrany, że to jest misja wybrana. No i że oni są lepsi niż wszyscy inni, no i że oni nie mogą popełniać pomyłki, tak jak każdy normalny, szary człowiek w zasadzie popełnia na co dzień. Jak się popatrzy na to,
co starają się publikować, to bardzo często ci dziennikarze tam troszeczkę tak podpompują, troszeczkę dosypią różnych pieprzu, żeby to było bardziej pikantne, no ale dlaczego? No mówią, że dlatego, że ten, którego opisują, że ten cel, którego atakują, no to kłamał, no i oni się czują, że mogą coś tam sfabrykować, zmontować, dołożyć i tak dalej. No bardzo często piszą, napisali to, że w zemsty za to, że ktoś tam krytykuje prasę, no i to jest płachta dla byka, dla wielu tych dziennikarzy. No i nie ma ograniczeń moralnych. No w każdym bądź razie już ostatnio nie ma ograniczeń moralnych. Kiedyś za dobrych czasów, no to każde jakieś takie wiadomości, no to były sprawdzane, tam ktoś jak coś powiedział, no to brali wiadomości, wiedzieli kto to mówi, zapewniali, pytali się tej osoby, która musiała zapewnić, że tak, powtórzy to nawet przed sądem, no ale to była też tajemnica zawodowa, także niedużo to się rozchodziło. Teraz to w zasadzie fabrykują jak mogą. Krótkoterminowo, no co jest w najlepszym interesie dla tych firm wszystkich środków przekazu, no to jest to, że no powinni jednak wykorzystywać to prawo wolności do wypowiedzi w najlepszym sensie, no a nie w źle. No ale oni to robią, no bo nie widzą konsekwencji. No te konsekwencje jakoś rozluźniły to wszystko, czy brak konsekwencji. Tak jak ten akta Steele, tak jakby to gdziekolwiek w innej firmie się działo, no to media by wrzeszczały, krzyczały, nieustannie prosiły o przeproszenie, nakazywały przeproszenie, a tak za bardzo to nikt nie przeprosił. Washington Post troszeczkę tam napisał, że tak, troszeczkę się pomylił. Ale czy oni sprawdzili dlaczego do tego doszło? No to nie sprawdzili, po prostu odsunęli to, powiedzieli, że to nie było zgodne, no ale to też jest wstyd. New York Times, no to w ogóle jest straszny kryzys, bo oni powiedzieli, że oni byli, zrobili pomyłkę. Times Magazine okazuje się, że pomagał całe ta zmowa, to oszustwo, te wszystkie fabrykacje, no to od nich się zaczęło. No a później wszyscy pobiegli. Wszyscy ci lewacy pobiegli za jednym jak te barany. Każdy normalny rozumiał, że ten złoty prysznic, no to ja od razu w trzecim momencie, jak o tym usłyszałem, to wiedziałem, że to jest nieprawdopodobne, żeby Trump, wygadana jak to się mówi, no wyga, wygadana wyga, żeby się dał nabrać na filmowanie w ruskim hotelu. No, od wojny wszyscy wiedzą, że w ruskich hotelach to są po prostu szpiedzy na każdym poziomie. Kiedyś jakieś takie babuszki siedziały i patrzyły, kto gdzie, jak wchodzi. No i mieli haka, tak, że tam nawet jeżeli turysta jakiś wchodził i tam z towarzystwem, można powiedzieć, to wszystko było później szantażowane. Dużo jest takich przypadków, że jeździli amerykańscy młodzi, najbardziej to właśnie ścigali homoseksualistów, no bo oni wiedzieli, że mogą ich później szantażować. Często podsuwali im tam najróżniejszych młodych chłopców, no i później jak ci homoseksualiści wchodzili wzwyż w hierarchii rządowej, to później mieli na nich haka. No ale to samo było, co PRL robił z klerykami w seminariach. Też bardzo często wysyłał ich do seminariów, dlatego
tego, dlatego cała ta sytuacja, tam jeden na stu, dwóch na stu, czy tam ile tych wtyczek esbeckich, no to do tej pory jest w kościele. No ale ci lewacy mówią, że no robiliśmy to, no bo wierzyliśmy, to nasze serce było w tym i wierzyliśmy, że to jest, że tak powinno być, a on jest łachudra i trzeba go załatwić, no. I to jest to najsmutniejsze, że cel uświęca środki, no dla prasy, no to nie powinno być coś takiego. No a później bardzo często ci dziennikarze później na zakończenie też jeszcze mówią, no tak, ale tam coś było zgniłego, tak czy inaczej. No ale sfabrykowanie to, co jest kompletnie co innego. No, trudno sobie wyobrazić, żeby kompania farmaceutyczna, która zrobiła złe lekarstwa, żeby w ten sposób wstrząsnęła ramionami, jeżeli by ludzie ginęli. No, teraz najgorsze jest to, że kongres z tymi szczepionkami dał kompletną dyspensę i brak odpowiedzialności za te wszystkie szczepionki, no bo to było robione po linii przyspieszonej. Żurnaliści, dziennikarze, no to oni powinni. Oni mają prawo do tego, żeby kopać, żeby odnajdywać te wszystkie wykroczenia i tak dalej, ale jednak upada. Dobry żurnalizm, dobre dziennikarstwo, to wszystko upada. No i dlaczego Trump miał takie poparcie i cały czas ma? No, dlatego, że każdy normalny popatrzy na tą sytuację i nie lubi tego. Także zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie u siebie, gdziekolwiek jesteście, na pięciu kontynentach. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że zrobiliście pomyłkę. Także zmieńcie swoją przynależność partyjną. Zdrowia dla normalnych, głosujcie na normalnych.